Cześć, witajcie, Michał Bugno, WP Sportowe Fakty. Znajduję się na jednym ze stoków narciarskich w centrum Pjongczangu, w pobliżu głównego centrum medialnego. Dzisiaj opowiem Wam trochę o pogodzie, która tutaj panuje w Korei. Dociera do Was wiele wypowiedzi na temat mrozów, które tutaj panują, na temat wiatrów, które tutaj wieją, na temat problemów, które mają tutaj sportowcy i dziennikarze z całego świata. Żeby to dobrze zrozumieć, najpierw trzeba wytłumaczyć sobie, czym jest temperatura odczuwalna. To jest stan, który określa odczucie termiczne przy danych warunkach pogodowych, stan, który jest wyliczany na podstawie kilku parametrów: temperatury, siły wiatru, wilgotności, opadów. I w Pjongczangu tak naprawdę podstawowym problemem nie jest mróz sam w sobie, ale właśnie ten porywisty wiatr, który sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa. Przykładowo, przy temperaturze minus 15 stopni Celsjusza, która panuje tutaj w nocy w Pjongczangu, i wietrze wiejącym z prędkością około 60 km na godzinę, ta temperatura odczuwalna spada do około minus 25 stopni Celsjusza. Jakie to daje efekty? Przytoczę kilka przykładów z ostatnich dni. Justyna Kowalczyk po swoim pierwszym występie olimpijskim długo nie przychodziła do dziennikarzy, a kiedy w końcu przyszła, wytłumaczyła, że potrzebowała trochę czasu, bo miała białe, przemarznięte, zmrożone, przezroczyste palce. Potrzebowała trochę czasu, żeby się ogrzać, i powiedziała, że tak naprawdę następnego dnia na tych palcach pojawią się białe bąble, ale też w żaden sposób nie narzekała. Powiedziała, że taki sport sobie wybrała i w pełni to akceptuje. Maciej Kot podczas konkursu na skoczni normalnej dwukrotnie był zdejmowany z belki startowej. Mówił, że w pewnym momencie czuł się już tam jak himalaista, który zamarza, że nie miał odpowiedniego czucia w nogach, i w momencie, kiedy odbijał się, miał z tym pewien problem, nogi odmawiały mu posłuszeństwa, co z kolei wpłynęło na to, jaki skok oddał. W pełni rozumie to Adam Małysz, który powiedział, że w momencie, kiedy zawodnik długo siedzi na górze skoczni w tym mrozie, to w pewnym momencie jego nogi zaczynają się robić jak beton. Pytałem Adama o to, jak on sam znosi te mrozy tutaj w Pjongczangu. Powiedział, że ubiera na siebie tyle ubrań, ile się da, ale musi przyznać, że podczas tego sobotniego konkursu na skoczni normalnej twarz totalnie mu odmarzała. Kiedy do Mixed Zone przyszedł Stefan Hula, po dwóch minutach rozmowy z dziennikarzami praktycznie cały rozdygotany trząsł się z zimna. Ja też muszę przyznać, że mimo trzech par grubych skarpet też odczułem trochę ten potężny mróz. Tam z niektórymi dziennikarzami żartowaliśmy sobie, że na następny konkurs skoków narciarskich ubierzemy wszystkie ubrania, które zabraliśmy tutaj ze sobą do Korei. Na ten temat rozmawiałem również z dziennikarzem Telewizji Polskiej, Przemysławem Babiarzem, który komentował ten konkurs skoków razem z Włodzimierzem Szaranowiczem. On przyznał, że komentatorzy siedzą w ciepłym pomieszczeniu, ale ma tym większy podziw i szacunek, ale także współczucie dla skoczków narciarskich, którzy muszą marznąć tam na górze skoczni i jeszcze rywalizować o tak cenne trofea jak medale olimpijskie. I jeszcze jeden przykład. Na dwa dni przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich rozmawiałem tutaj z Weroniką Nowakowską, która przyznała, że ten trzaskający mróz psuje trochę obraz dobrze zorganizowanej imprezy i tego pięknego miejsca, którym niewątpliwie jest Pjongczang. Natomiast podchodziła do tego z dużym uśmiechem, z dużą energią, podchodziła do tego bardzo pozytywnie. Teraz po dwóch startach olimpijskich napisała na Facebooku, że modli się o zmianę pogody, bo ten mróz jest nie do wytrzymania, że w tych warunkach czuje się bezsilna. Dlatego wszystkim internetowym hejterom, którzy kpią z wyników uzyskiwanych tutaj przez naszych olimpijczyków w Pjongczangu, którzy próbują ich wyśmiewać, radziłbym trochę wstrzymać się z komentarzami, ponieważ warunki, w których rywalizują tutaj polscy sportowcy, są naprawdę ekstremalnie trudne. Niektórzy przytaczają cytaty z Misia, że jak jest zima, to musi być zimno. Oczywiście, że tak, musi być zimno, chociaż z tego, co słyszałem, warunki tutaj są dużo trudniejsze niż były na przykład podczas poprzednich Igrzysk Olimpijskich w Vancouver czy w Sochi. Podobno temperatury, które tam panowały, to były niemalże tropiki w porównaniu z tym, na jakie warunki trafili tutaj sportowcy i dziennikarze w Pjongczangu. Oni nie uprawiają na co dzień himalaizmu zimowego, nie są przyzwyczajeni do pracy i rywalizacji sportowej w takich warunkach. Dlatego chciałbym, żeby wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że tutaj w Pjongczangu jest trochę trudniej niż zazwyczaj.